Złom dobry we wtorek, 31 stycznia, ostatni dzień miesiąca. W tym miesiącu celem była waga. I sprawdzimy dzisiaj, czy uda mi się kupić wagę za puszki, które uzbierałem. Tu mam cały kosz, tutaj mam beczkę. A tutaj jeszcze troszeczkę, także zaraz spakuję do czarnych worków i załadujemy do kadika, zawieziemy do skupu złomika. Zobaczymy, co się wydarzy. Puszki spakowane, dwa duże worki. Zobaczymy, jaki będzie wynik, czy uda się mi kupić wagę za to. Zobaczymy. No, ja już po sprzedaży tych puszek i nie jestem bardzo zadowolony, przyznać muszę. Powiem tak, że no, cena cały czas 4 zł. Data dzisiejsza, puszki aluminiowe, 19 kg po 4 zł, daje nam 76. Jest tutaj 76 zł. Zobaczymy, czy uda się kupić wagę. Zaczepił mnie sympatyczny pan tam na skupie złomu, który pracuje. Było ich tam kilku, ale jeden mnie zaczepił i troszeczkę się poczułem nieswojo, bo nie jestem przyzwyczajony do takich spotkań z widzami. Ale pozdrawiam serdecznie i dziękuję za oglądanie i za zaczepianie. Może pogadamy więcej, jak będę następnym razem. Dobra, zobaczymy, czy kupi się wagę, czy się wagi nie kupi. Jestem już w domu przed monitorem. Patrzę na ten urobek, który dzisiaj uzyskałem z puszek. No i wagi nie kupię, przyznać muszę, ponieważ najtańsze wagi są tak około stówki, moi drodzy. Widzicie, czy takie coś, takie chodzi do 40 kilo, nie? Czy takie coś, czy takie, o, są nawet 180, powiedzmy, że, że za stówkę się uda kupić, tak? Za stówkę już by się udało kupić, może 120. Także po prostu będę musiał dozbierać sobie na wagę i kolejny miesiąc, czyli luty, będę zbierał drugą część na wagę. Także niestety nie udało się, a nie chcę kupować takiej byle jakiej, chcę taką jaką chcę i nowa ma być, także jeszcze raz tyle postaram się uzbierać w lutym z puszek i wtedy już kupimy tą wagę. Dziękuję, że oglądaliście, że byliście ze mną. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Do następnego.